drogie kochane, umiłowane pochwiczanki. Przypomniała mi się taka przemiła rozmowa z jedną z pochwiczanek. Ze względu na istniejące warunki nie mogliśmy się spotkać w cztery oczy, tylko przez ten ekranik na Skype'ie. Jakby co, to ja chętnie na Skype'ie. Usiedliśmy sobie zrobiłem kawusie. Ona sobie zrobiła chyba też kawusie. Usiedliśmy i tak miło sobie gawędziliśmy na prawie aktualne tematy. Czyli sobie rozmawialiśmy o wszystkim, o rodzinie, o przeszłości, o pogodzie, o wszystkim co ładnym, o wakacjach. Pogadaliśmy sobie godzinkę, pogawędziliśmy sobie. I ona mówi, Setman, jak mi się cudnie z tobą rozmawia. Ja mogę z tobą rozmawiać prawie na każdy temat, byleby nie na temat seksu, bo ja na ten temat nie będę z tobą rozmawiać. Wtedy do mnie dotarło, kochane, umiłowane, cudowne pochwiczanki, że są na świecie takie tematy tabu. I wyjaśniłem tej cudownej, wspaniałej pochwiczance, wyprowadzając ją z tego miłego stanu, kiedy rozmawialiśmy na prawie każdy temat, z wyjątkiem tematu seksu, no bo jedynie temat seksu jest nieodpowiedni do rozmowy. W ciągu kilku minut przekonałem ją, drogie kochane, umiłowane pochwiczanki, że temat seksu to jeszcze nic, to mały bloblik, że w ogóle w tym kraju, w tej kulturze, jak się jest pochwiczanką, to w ogóle nie można rozmawiać na inne tematy, chociażby takie jak tematy religii. Szczegółów nie będę podawał tutaj, żebym nie został posądzony o promowanie którejś z religii lub o promowanie ateizmu. Na takie tematy jak chociażby, czy twoja mamusia była naprawdę uczciwą kobietą? Czy była mądrą kobietą? Czy wiedziała, jak wychowywać dzieci? Tego tematu, kurwa, też nie wolno poruszać. Kochani, są jeszcze takie tematy, które w ogóle nie wolno poruszać. I dlatego informuję was, drogie kochane, umiłowane pochwiczanki, że jak sobie zrobicie listę tematów, na które nie można rozmawiać z wami, to od razu możecie je podeśleć do mnie. I liczcie na mnie, poruszę wszystkie, co do jednego.